Cześć, jestem Jagoda. Cześć, jestem Magda. Cześć, jestem Kasia. Cześć, jestem Gosia. Cześć, jestem Kuba. Cześć, mam na imię Liza. Cześć, jestem Klaudiusz. Cześć, jestem Mateusz. Cześć, jestem Maciek. HIV to ludzki wirus niedoboru odporności. Namnaża się w organizmie z biegiem czasu i przy braku leczenia powoduje niszczenie układu odpornościowego. Co to jest AIDS? AIDS to nabyty zespół niedoborów odporności, który może rozwinąć się u osób zakażonych HIV. Zakażenie HIV nie jest jednoznaczne z AIDS. Ten zespół może rozwijać się u osób nieleczonych, które są zakażone HIV. Czy wiesz, że każdy kontakt seksualny bez zabezpieczenia niesie ze sobą ryzyko zakażenia HIV? Jedyną metodą antykoncepcji, która jednocześnie chroni przed zakażeniem HIV, jest prezerwatywa. Jeśli kiedykolwiek korzystałeś ze strzyków, substancji takich jak narkotyki czy nawet anaboliki i używałeś do tego tego samego sprzętu co ktoś inny, powinieneś wykonać test w kierunku HIV. Czy wiesz, że osoby zakażone HIV, dzięki regularnie przyjmowanym lekom, mogą żyć tak samo długo jak osoby niezakażone? U tych osób najprawdopodobniej nigdy nie rozwinie się AIDS. Czy wiesz, że seropozytywne kobiety mają szansę urodzić zdrowe dziecko? Jeśli zostaną zdiagnozowane i zostaną podjęte odpowiednie kroki podczas prowadzenia ciąży, prawdopodobieństwo, że urodzi się zdrowe dziecko, wynosi ponad 99%. Zakażeni mężczyźni również mają szansę na posiadanie zdrowego potomstwa. Dlaczego warto wykonać test? Jest to jedyny sposób, żeby potwierdzić lub wykluczyć zakażenie, a osoba świadoma swojego zakażenia może uratować swoje zdrowie. Pamiętaj, że test na HIV jest testem całkowicie anonimowym, darmowym i bez skierowania. Wykonać go możesz w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych, które listę znajdziesz poniżej.